I co tutaj nas czeka? Oni znowu są na pode... Co? Siemano maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I dzisiaj wracamy do Mr. Prezydenta, gry, którą pokochały miliony, zwłaszcza wy. Myślałem, że pod przedostatnim odcinkiem 1500 łapek w górę po 4 dniach było czystym przypadkiem, ale pod ostatnim odcinkiem nabyliście 1500 łapek w górę w jeden dzień niecały. Więc super, dziękuję, bardzo się cieszę. Wracamy do historii waszego ulubionego ochroniarza Donalda Trumpa, więc intro. Dobra, jak widzieliście... Albo nie widzieliście. W poprzednim odcinku udało nam się dojść do tego. Rump's connection to Russia, czyli połączenia Donalda Trumpa z Rosją. I wydaje mi się, że to może być już ostatnia mapka. Chociaż miejsce na ścianie jeszcze trochę jest, to wielu z was mi pisało, że na końcu jest jakieś ciekawe zakończenie. Wydaje mi się, że to by było dość ciekawe zakończenie. Tak czy siak mamy jeszcze to i mamy tutaj jeszcze jedną mapkę walk, więc... Na ten odcinek na pewno starczy. Może to już być ostatni odcinek. O, a co tutaj jest? They are coming to my job. They are coming for my money. I on się tu zabarykadował, ale wszędzie są pieniądze, faktycznie. I whisky, i ślady wymiocin, i golden dragon, i nie wiadomo co jeszcze. Więc nasz tutaj ochroniarz chyba powoli zaczyna wariować, więc przechodźmy do mapki. Okej, jesteśmy już w tutaj i jak widać... Tutaj stoi Donald z... Czy to jest... Tak! To jest Rutin! Czyli tak zwany Putin. I jesteśmy w Rosji, co widać na pewno. I wszędzie są komunistyczne tutaj flagi, rosyjskie flagi. Tylko czemu są aż trzech snajperów strzela? Czy Rosja zawsze musi mieć wszystkiego więcej? Oj, chyba coś pana Putina przygniotło. Czy on wygląda tak samo? No stoi w samych spodniach, bez koszulki. Czy on wygląda jak Władimir? No tak nawet. Nawet. Co on tutaj robi? No i teraz trzeba znaleźć jakąś technikę. Jak to zrobić? Na pewno, które pierwsze wystrzeliwuje. O. Wystarczyło go przepchać. Ramp meets with Putin says it's a doppelganger? Co to znaczy? Nie mam pojęcia. Ale przechodźmy dalej. Dobra, pierwsza mapka była dość łatwa. Tutaj również ludzie. Gdzie jest Donald? Na górze. Jak ja tam mam wskoczyć? Nie mam pojęcia. O, tutaj jakoś, kurde, prawie mi wyszło. Sprawdźmy najpierw dokładnie, co tutaj się dzieje. Wszyscy tutaj się oni tam tańczą. Donald i... O, lecą bomby, okej. Okay. Czy ja mogę tam jakoś wskoczyć, żeby ich uratować? I don't think so. Nie mam pomysłu, co tu znowu trzeba zrobić. Push. R, okej. Okay. Okej, czyli oni chcą, żebyśmy my to popchnęli. Dzięki temu tam weszli? Tak? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co tu trzeba zrobić. Okej, okay, chyba rozumiem. Trzeba to zasłonić przed tymi bombami. Czemu wcześniej na to nie wpadłem? Wystarczy to przepchnąć w tą stronę. Tak, żeby nie upadło. O, już odbiło? Nie, jedna wpadła. Ajajaj. Dobra, teraz nam się uda już na 126048,3%. Nie, nie uda nam się, bo za wolno to zrobiłem. Nie tańcz. Uda się. Teraz się udało. Udało się. Nic nie słychać było. Ramp call dancing with Rutin. Czyli Donald Trump został znaleziony tańcząc z Putinem i faktycznie wygląda to dość dziwnie. Przechodźmy dalej. I co tutaj nas czeka? Oni znowu są na pode... Co? Czy Donald Trump w tym momencie całował się z Putinem? Ja myślę, że nie dość, że dostanę tutaj niedługo wbije mi na chacie CSI czy tam FBI za obrażanie prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jeszcze za pokazywanie obraźliwego stosunku, statusu panu Putinowi. O, udało mi się tu wskoczyć. Teraz szybko, wstań. No nie! Gdyby on wstał po prostu. O, jeszcze, mam szansę. Nie udało mi się, ale było tak blisko, byłem tam. To jak ja to zrobiłem? Jakoś tutaj po prostu wyskoczyłem, ale nie tak.
i tam jakoś wleciałem. To może być zbyt trudne, żeby to powtórzyć. O, teraz, patrzcie, jestem, ale zleciałem. Czyli już wiem mniej więcej jak. Po prostu trzeba jak najbliżej podlecieć, wtedy dostaniecie takiego boosta trochę. Albo i nie. Może ewentualnie w usta. O, jestem na górze. Teraz wstań. Wstań. No, mano, wstań. Odwróć się i przepchnij ich. Ale czemu Putina przepchnąłeś, jak małeś Donalda? Dobra, bo klikam tak już z 5 minut i... Przez te ostatnie 5 minut ani razu do mnie wskoczyłem, a pierwsze 3 razy za każdym razem udało mi się tam wejść. I powiedzcie mi, od czego to zależy, bo ja nie mam pojęcia. Już zaczyna mnie to tiltować tak serio, seriously. Tak seriously, że mówię, nie no, wyłączam tą grę. O, ale teraz utrzymaj się, jakbyś tutaj stanął, to mógłbym wtedy tam skoczyć i spaść, bo ma to sens. Dobra, udało się, jest! Zrobiłem to w trochę inny sposób, bo wskoczyłem najpierw tam, a potem tu, ale tak czy siak się udało. I tutaj, no już się niestety nie całują, ale ja bym na przykład chciał go zreanimować. Co się dzieje? Coś, czemu upadłeś? Czemu upadłeś? Wstań! Dobra, wstałeś. No, przestań się przytulać ze swoim pracodawcą, bo to tak nie wypada. Co robi piątka? To to. Teraz może... O kurde! Chyba czas skończyć to. Okej, kolejna mapka i... Co on mu... Dobra, on mu czyści buty. To była naprawdę dziwna pozycja. Bardzo dziwna pozycja. Wyglądało to niemniej śmiesznie. Okej, czyli musimy biec tutaj, ale tutaj spadają cały czas te krzesła, więc po prostu trzeba to zrobić w taki sposób. Teraz wstać jak najszybciej, wybić się na skrzynce i nie wlecieć. To jest jakiś pokaz siły. Kurde, gdybym wstał, to może by mi się to jeszcze udało. Nie. Przeczekać i teraz zrobić to z saltem. Teraz z dwójką. Ale się nie wywrócić do tego. Nie wiem, teraz dobra. Ale to ma jakiś sens. Po prostu przeczekać te pierwsze rzeczy. Oj, teraz na przykład tak. Nie. Da się to jakoś przejść. Na przykład tutaj da się tak przebiec w miarę sprawnie, nie? Ale potem. Potem nie mam pojęcia, co tutaj powinienem zrobić. Bo nie wskoczę tam. No nie ma huchu. Bo ta beczka mi przeszkadza. I teraz tak, jak przepnę tą beczkę. To co mi to da? No kompletnie, kompletnie nic. I to wygląda na to, że powinienem tak jakby... Powinienem tak jakby wycelować... Nie, pierniczy. Nie trafiłem. Czy trafiłem? Nie trafiłem. Trafi... Jest! Jezus, to było takie na farcie. Nie wiem ile to robiłem. Z 10 minut próbowałem tam wejść. Milion razy. Aż w końcu sobie tak mówię, o, jolo, skoczę sobie i skoczę. Okej, kolejna mapka na tym poziomie. Oni są znowu na górze i co oni tutaj będą robili? Trump trzyma jakby gardę, a Putin pokazuje mięśnie. Całkiem śmiesznie. Rozumiem, że muszę coś tutaj zrobić. Tak jakby skoczyć na to, tylko nie w taki sposób. Ale w sumie, jolo, po co wskakiwać, jak można po prostu się rozpędzić i zrobić coś takiego? Może nie. Może to nie jest zbyt dobry pomysł. Albo na przykład coś zrobić takiego. To też może nie być dobry pomysł. Dobra, szczerze nie mam pojęcia, co trzeba zrobić. Ej, to nie było głupie. Jakby to przepchnąć, to nic nie zrobi. Ale jak zrzucić te? O, widzicie? Jakby to tak dość mocno popchnąć. Raz, dwa, okej. I teraz od razu wskoczyć tu. O, to ma plan. Znaczy, ja mam plan, ale to jest plan. Mocno popychamy, one muszą spaść po prostu. Ja muszę... Nie, nie spadły. Ale to trzeba tak zrobić bardzo szybko. Bez żadnego czekania tak naprawdę. Więc teraz tak. Popychamy. Wskakujemy, wskakujemy, wskakujemy. I skaczemy, byłem blisko. Kurde, jestem podekscytowany, że na to wpadłem. Wskakuję. Przepychamy. Wskakujemy, wskakujemy. No nie, no jebane krzesło. Jak ja mam to zrobić? W takim razie przepychamy, wskakujemy, wskakujemy. No nie, no nie. No mam dość, mam dość. Mam dość. Przepychamy, one spadają. Teraz tak, ja wskakuję tutaj. Ale nie wszystkie spadły. I byłem za wolny. Ale widzicie, że nam się da doskoczyć. Nie no, powiem wam, że poprzednie poziomy to była... Pestka z masłem. Nie wiem, czy tak się mówi, raczej nie, bo to w sumie bez sensu, jak to powiedziałem. Ale były łatwe, a ten jest mega ciężki. I teraz bym dał radę, gdybym nie gadał, tylko to zrobił.
Tu po prostu trzeba od razu wskoczyć. Tutaj też, ale no chce to się zrobić tak szybko i człowiek nie myśli zbytnio o tym wszystkim. Po prostu chce tam wskoczyć i uratować naszego kochanego Donalda, żeby nic mu się przypadkiem nie stało. Jest! 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 To koniec Rosji i jest coś dalej, więc spoko. Woman for Trump, czyli kobieta dla Trumpa. Może być ciekawie. Patrząc na to, myślę, że to może być już ostatnia mapka. Why do you keep saving him? Czyli co, my trochę wpadamy w jakąś deprechę, bo już zaczynamy się zastanawiać, czemu my go chronimy. Tu jaka broń fajna. Coraz więcej pieniądzów, coraz więcej alkoholu, grzyb rośnie na ścianach. Tego chyba wcześniej nie było, co? Widać, że coś jest z nami nie tak. A to? Don't treat on me? Co to znaczy? Przechodźmy dalej. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie dzisiaj jako drugą walkę. Myślę, że walka może być naprawdę fajna. Zaczynajmy. Okej, mamy drabiny i mamy tutaj naszego oto Donalda, do którego musimy jakimś cudem dolecieć. Tylko nie trafiłem? Teraz trafiłem. He knows he's sexy. Tak, dokładnie. To dokładnie jest o mnie. Wszystko o mnie. Trafiliśmy go w nogę. Chyba. Lećmy dalej. Okej, kolejna drabina. Ale Donald jest tam. Ale muszę na nią wejść? Ej, da się wchodzić po drabinie. Nie wiedziałem. Wyląduj. Nie, troszkę za mocno. Ale i tak jest spoko. Nie wiedziałem, że można... No teraz byłem blisko. Nie wiedziałem, że można chodzić po drabinach. Teraz tak, zrobimy to, tylko tutaj bez... No nie, nie trafiłem. Ale teraz wstanę i trafię chyba, nie? Nie, teraz patrzcie, w głowę uciekuję. No, prawie. Ale mamy. The face. Okej, kolejna drabina. Trzeba wskoczyć tutaj i teraz z tej drabiny bez skoku. Trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić bez skoku, więc wchodzimy na szczyt. Patrzymy naszego oponenta i mówimy: zginiesz. A tymczasem giniesz ty. Słabo. Czy wy myślicie, że tutaj zwykły skok da radę? Da radę. Nawet chyba musi być zwykły skok, bo wątpię, chyba że nie wejdziemy do maksa po prostu. O, teraz. Tylko nie odbiliśmy się w Donalda, który jak zawsze leży żółty w ringu. Śmiesznie. No wejdź na samą górę, popatrz się na oponenta i powiedz Geronimo. Pięknie. Oh my god. Co teraz? Jesteśmy gdzieś na jakimś podwyższeniu. Ale nie mam... Aha, on jest gdzieś tam. To muszę go ściągnąć z siatki. Troszkę za mocno. Teraz będzie idealnie, patrzcie. Jest! To już wszystko. I teraz pytanie. Nie, no nie, myślę, że to zostawimy sobie na ostatni odcinek, bo wydaje mi się, że to właśnie będzie. A tu jeszcze jedna walka nam została. Dobra, myślę, że starczy. Przeszliśmy dwie mapki w miarę. Z tą jedną męczyłem się naprawdę długo, dlatego jest tak jak jest. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak zawsze wiecie, co robić, żeby był następny odcinek. Pod ostatnimi dwoma odcinkami było 1500 łapek w górę. Powiedziałbym wam, że teraz chcę więcej, bo chcę więcej. Ale tak też jest fajnie, więc pokażcie mi po raz kolejny, co potraficie zrobić z łapkami. Na dzisiaj to już wszystko. Na szczęście będzie jeszcze jeden odcinek z Mr. Prezydenta, z czego bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że wy też pokażcie mi to właśnie w łapkach w górę. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.